Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym czytaniu na moim kanale. Po tytule już widzicie jego jej zamiary do Ciebie na najbliższy czas. Ja myślę, że na najbliższy miesiąc. Zobaczymy, co karty nam tutaj pokażą. Czytanie, przepraszam, krótkie, zwięzłe, z najważniejszymi informacjami dla Was. Jak to zawsze przy takich czytaniach u mnie na kanale, są dwie karty do wyboru. Tak naprawdę macie numer 1 i numer 2. Wy się zastanówcie, skupcie się, która z tych grup kart Was przyciąga, czy grupa numer 1, czy grupa numer 2. Przemyślcie sobie, nawet zatrzymajcie, przystopujcie. Gdzieś odczuwacie przyciąganie. Czasami, tak jak właśnie czytam w Waszych komentarzach, że intuicja mi podpowiadała 1, ktoś tutaj mi pisał, jakaś pani, pozdrawiam serdecznie, a wybrałam numer 2, mogłam posłuchać intuicji, dokładnie. Karty mówią, wycisz się, skup się, zastanów się, wizualizuj osobę, o której myślisz, osobę z Twojego serca, osobę z Twojego życia, aby ten przepływ energii był taki prosty, bezpośredni i od razu odczujesz, która z grup Cię przyciąga, która Ciebie przyciąga, po prostu grupa, tak? Ja serdecznie Was zapraszam też na inne czytania u mnie na kanale, czytania bez czasowarze, czekam na łapki w górę. I kochani, o rany, jak mi dzisiaj coś chrypka po prostu łapie, za dużo gadam, za dużo gadam na co dzień, dlatego przechodzimy do czytania głównego dla Was, czyli zamiary tej osoby do Ciebie, dla grupy pierwszej. Ja mam, kochani, grupę numer 1, grupę, którą sobie wybraliście, która Was przyciągała. Są tu dwie karty, jak to zawsze celowo teraz te karty zakrywam, żeby bardziej tu zadziałała Wasza intuicja, Wasza podświadomość. To przyciąganie między Wami, kartami, mną, tak? Odkrywam, kochani, karty. Zamiary tej osoby do Ciebie. Zamiary tej osoby do Ciebie. Przede wszystkim karta mówi o spotkaniu, o chęci spotkania. Ona ma taki zamiar do Ciebie. Może Ty jeszcze o tym nie wiesz, może się tego nie spodziewasz, a może wiesz i się spodziewasz, ale karta mówi, że ta osoba albo chce do Ciebie przyjechać, albo się chce z Tobą umówić, albo się chce z Tobą spotkać. Dla części z Was karty to mówią, że dawno się nie widzieliście, lub jakiś kontakt był utrudniony między Wami, lub być może znacie się tylko online, albo tylko wzrokowo jest jakieś uczucie platoniczne między Wami, lub jakaś przerwa w spotkaniach między Wami była. Ta osoba ma zamiar spotkać się z Wami, ma zamiar przyjechać, lub Wy pojedziecie do tej osoby, lub spotkacie się w neutralnym dla Was miejscu. Taki ma zamiar ta osoba. Karty przedstawiają najbliższy miesiąc, kochani. Sprawdzamy dalej. Szczegółowszy rozkład, przepraszam Was za tą chrypkę naprawdę, ale o, zobaczcie ile kart wypadło. Szczegółowy rozkład oczywiście dla Was przy tej osobie. Karta mówi, iż będziesz musiał wykazać się jakąś tolerancją, jakimś dystansem przy tej relacji, cierpliwością przy tej relacji. I widzę, że Twoja cierpliwość jest tutaj już nadwyrężona. Dla części z Was karty pokazują, że ta osoba będzie miała do Ciebie o coś pretensje. W ogóle ma zamiar porozmawiać z Tobą o czymś i będzie miała o coś do Ciebie żal, pretensje, być może będzie coś Ci zarzucała. Tak karty mówią, ale jednoznacznie też karta pokazuje, że w drugą stronę może być to samo, czyli przy spotkaniu Ty możesz coś zarzucać tej osobie, mieć o coś pretensje. Uważajcie, kochani, bo karty sugerują, że zakończy to się wielką kłótnią. Wielką kłótnią, a nawet rozstaniem. Tu karty mówią, że musicie dać sobie rezerwę jakiejś wolności, jakiegoś, no tu musi być, no rezerwa, taki dystans do tej relacji między Wami. Nie wchodzę w szczegóły, w jakiej relacji obecnie jesteście, od tego są analizy relacji lub analizy partnerskie. Ja tutaj tylko mówię, co karty przedstawiają na najbliższy miesiąc przy Was. Tu trzeba mieć jakiś dystans, trochę zwolnić i dać jakąś przestrzeń, trochę wolności, bo karty mówią, że może się coś skończyć między Wami dużą, dużą kłótnią i to, ta kłótnia jest w ogóle niepotrzebna. Sprawdzamy dalej. Sprawdzam dalej.
jaki zamiar ma ta osoba przy Tobie, o której myślisz, na najbliższy miesiąc. Oczywiście piszcie, kochani, w komentarzach, jak karty z Wami rezonują, bo część z Was jest już ze mną długo, od początku mojego kanału. Wiecie, jak moje karty z jednymi rezonują, z drugimi może nie rezonują. Piszcie w komentarzach, też miło będzie mi to przeczytać. Kochani, w zamiarze tej osoby na najbliższy miesiąc jest poproszenie o pomoc kogoś, albo jakiejś Waszej koleżanki, kolegi, jakiejś osoby, którą znacie, bo karta mi tu mówi, ona będzie chciała też Tobie coś przekazać, jakąś wiadomość, być może jakąś niespodziankę, jakiś prezent, być może coś dla Ciebie przygotuje z zaskoczenia. Także tak karty mówią. Z jednej strony też ta osoba bardzo się czymś martwi. Czymś się martwi, czymś się niepokoi, być może boi się Twojego odrzucenia albo że czegoś nie zaakceptujesz. Dla części z Was ktoś tu jest. Tu jest jakaś osoba trzecia. Kochani, dla części z Was. Tak karta mówi. Dla części z Was jest osoba trzecia i to bardzo tutaj, bardzo się zaznacza energia tej osoby i ta osoba czegoś, ta osoba w ogóle boi się do czegoś przyznać. Ona się przyzna do czegoś w tym miesiącu, coś Wam wyjawi. Także uważajcie, bo naprawdę może się zakończyć kłótnią niepotrzebnie. Lepiej spokojnie to rozwiązać. Dla części z Was osoba, o którą pytacie, to osoba mundurowa lub na stanowisku. Tak mi karty pokazują. Dla części, oczywiście przypominam, czytanie ogólne. No ale tak jak mówię, coś Wam wyjawi. Coś Wam wyjawi, coś Wam powie. Będzie to wymagało od Was dużo dystansu, dużo pójścia na jakiś kompromis. No, karty tak mówią. Ja jeszcze zobaczę, co ukryte, co schowane przed Twoim okiem, jak zawsze, na koniec. Oczywiście, jeżeli pełne analizy partnerskie chcecie, bo piszecie w wiadomości do mnie, ja mówię prawie w każdym filmie, że jeżeli chcecie analizę partnerską, analizę relacji, obie te analizy od razu mówię, pokazują uczucia, myśli, zamiary danej osoby względem Ciebie na najbliższe 6 miesięcy przynajmniej, nie wchodząc w szczegóły, w jakiej relacji Wy jesteście. Czy to jest relacja romansowa, czy to są małżeństwa, Wy po prostu dobieracie sobie odpowiednie pytania, które Was interesują do tarota. Co ukryte, co schowane przed Twoim okiem? Kochani, karta mówi o jakiejś... To nie będzie związane z tą osobą, ale to ukryte, to schowane, jakiś problem w rodzinie będzie. Jakiś problem w rodzinie dla Ciebie. Tak karta mówi. No i kochani, przechodzę do grupy kart numer 2. Zobaczymy, co tam karty Wam pokażą, tak? Jakie informacje będą chciały Wam przekazać. Pamiętajcie, to jest wskazówka dla Was, bo wiecie już w razie takiego spotkania, jak postąpić, jak się zachować, żeby nie doprowadzić do tej kłótni, bo ta kłótnia wcale nie musi nastąpić, to rozstanie nie musi nastąpić, tak? Tak karty mówią, bo dla części z Was ta osoba powróci do Was. Przechodzę do grupy kart numer 2. Kochani, przede mną, przed Wami grupa numer 2. Odkrywam oczywiście, sprawdzamy, co sobie wybraliście, co Was przyciągnęło. Kochani, no, wracacz. Wracacz. Łaskawy Pan, jaśnie Pan, chce powrócić, że tak to powiem. Dla części z Was osoba spod znaku lwa lub ryb. Ale zaznaczam, osoba bardzo dziecinna, w sensie. To jest dojrzała osoba, to jest dorosły mężczyzna, ale o charakterze i podejściu dziecka, takim trochę nastolatkowym podejściu do związków, do relacji, do uczuć, no nie podchodzi tak poważnie do tego, lekko duch taki, lekceważy to, no tak karty mówią, ale zobaczymy, kochani, jaki ma zamiar ta osoba do Ciebie, tak? Bo na ten moment widzę, że chce powrócić, że chce być przy Tobie. Liczy, jakiś taki skruszony, jakiś taki biedny po prostu, biedny. Jak pies z podkulonym ogonem może do Was wrócić. Sprawdzamy. Jaki ma zamiar do Ciebie ta osoba? Będzie chciała porozmawiać na pewno, będzie chciała porozmawiać. Ja widzę, że tu jest jakaś zdrada.
Ja widzę, że tu jest jakaś zdrada. I słuchajcie, romans, zdrada, ale karty pokazują, że ta osoba będzie chciała porozmawiać. Ona będzie chciała wrócić do ciebie. Ona będzie chciała ci coś wytłumaczyć, ale bardziej obieca ci coś. Być może, że zmieni swoje życie, że zmieni siebie, że chce się zmienić, że chce zmienić swoje życie dla ciebie. No tak mi wychodzi. Dla części z was ta osoba może mieć nawet problemy z prawem, kochani, bo tu mi takie wychodzą różne dziwne, szemrane przesłanki w kartach. Wy się z czymś nie godzicie. Ona coś może wam chcieć wynagrodzić w najbliższym miesiącu, ta osoba. Będzie chciała coś ci wynagrodzić w najbliższym miesiącu. Też finansowo, bo też widzę tu jakieś finanse. Będzie chciała, zobaczcie, jest. Będzie chciała, wiadomo, nie no. Ona w ogóle będzie pewna, że wy ją przyjmiecie z powrotem lub że chcecie z nią być na tyle, że nic innego się nie liczy. I tak też jest. Tak w kartach mi wychodzi, kochani. Ta osoba ma zamiar być z tobą w najbliższym miesiącu. Jeżeli uczucie jest platoniczne, jeszcze ta relacja nie wkroczyła w dalszy poziom, to wkroczy. W tym miesiącu wkroczy, jest rozmowa, jest wiadomość, jest korespondencja, jest pisanie ze sobą, jest kontakt między wami, no. Jest dążenie do tego samego w tym miesiącu. Tak karty dla was pokazują. Ja zobaczę, co ukryte, co schowane przed twoim okiem. No jak zawsze. Nie daj sobą manipulować. Karta mówi, że ktoś może chcieć tutaj cię wykorzystać. Uważaj. Jeżeli ktoś będzie chciał cię, no ktoś będzie się chciał tobą posłużyć, wyręczyć cię. Nie mówię, że ta osoba, o której tutaj mówimy, teraz pytamy, bo karta mówi, co ukryte, co przed tobą schowane na najbliższy miesiąc. Karta mówi, że uważaj, bo ktoś będzie się chciał tobą posłużyć, ciebie, tobą wyręczyć, może nawet o coś, czymś cię obarczyć. Uważaj, nie daj się, tak karta mówi dla ciebie. Kochani, tyle ode mnie. Zapraszam was na inne filmy, na mój kanał. Będzie mi niezmiernie miło, jak zostawicie łapkę, komentarz. Czekam na komentarze. Nawet zostawcie serduszko, buźkę, cokolwiek, bo wiem, że nie wszyscy chcecie tu się udzielać. Raczej większość osób ceni sobie prywatność. Także kochani, serdecznie was pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym czytaniu. Cześć.